No i widzimy panoramę Wisły i tak się zastanawiamy. Zgadnij, gdzie popłynąć? Nigdzie drogi wyraźnie nie widać. Tu, proszę Państwa, mamy nowe oznaczenia na rzece Wiśle. Są to kanistry czerwone przyczepiane do ciężarku. Sternik Stanisław płynie wzdłuż brzegów Wisły porośniętych wierzbą, faszyną i nie wiadomo czym jeszcze. No, na pewno czymś porośniętym. O, obrzucony kamieniami. Jak brzeg jest obrzucony kamieniami, to znaczy, że jest troszeczkę zadbany, zabezpieczony przed podmywaniem. Jesteś inżynierem budowlanym, a konkretnie inżynierem do spraw budowy... Budownictwa wodnego. Wodnego, Politechnika Warszawa. Płynąłeś Wisłą, oglądałeś filmy z Wisły i oglądasz Wisłę od środka. Jak tą Wisłę byś zagospodarował, żeby ona zaczęła spełniać swoje zadania? To znaczy, powiem tak. Wisła w tej chwili to jest wielka tragedia i dla ludzi, którzy kochają wodę, kochają Wisłę, kochają Polskę, jest w tej chwili wielka tragedia. Robi się wielkie bezprawie na rzece, naszej Wiśle. Trzeba tą rzekę wyregulować, ale wyregulować w taki mądry sposób, nie tak jak zrobili to Niemcy, uczyć się na czyichś błędach i przykładach negatywnych, bo oni na przykład z Renu zrobili jeszcze w latach 30. ściek, zrobili betonowy kanał. Natomiast my mamy pomysły, wielu ludzi, fachowców jest w Polsce, szczególnie na Politechnice Warszawskiej, na Wydziale Budownictwa Wodnego, gdzie te plany, te koncepcje są już dawno, dawno rozrysowane. I stosować trzeba metody naturalne. Nie beton, tylko są naturalne metody budowy tak zwanych tam poprzecznych i tam wzdłużnych, czyli popularnie nazywanych ostrów, i używanie starych, wypróbowanych materiałów typu faszyny. Tak jak na rysuneczku, tak? Tak jak na rysuneczku, a najlepiej to widać na zdjęciach lotniczych. Ostroga działa tylko i wyłącznie przy stanach wody wysokich, czyli przy stanach powodziowych, mówiąc krótko i dosadnie, przy dużej fali powodziowej. Wtedy rzeka niesie w swojej masie całej dużo kruszywa. To będą muły, piaski, a nawet czasami żwir i kamień. I w momencie dużej wody, kiedy następuje zmniejszenie prędkości, zawirowanie za tą srogą, ten materiał w postaci mułu, piasku, żwiru osadza się i to bardzo widać na zdjęciach lotniczych. Czyli materiał nie osadza się przed ostrogą, tylko za ostrogą. I w ten sposób kształtujemy dowolnie, poprzez długość tej ostrogi, koryto rzeki. Taka klasyczna ostroga to jest tama poprzeczna. Natomiast, żeby ten system działania i kształtowania koryta rzeka był bardzo skuteczny, łączy się te dwie, mówiąc takim językiem popularnym, dwie ostrogi, łączy się ich główki taką też ostrogą, która idzie wzdłuż rzeki i to jest tak zwana tama podłużna. I to jest proste wytłumaczenie.